Ja rzeczywiście gdzieś tam też uważam, że Telewizja Polska trochę zboczyła z kierunku, w którym szła i który jakby tak mi się kojarzy z tym, może od dziecka ją oglądałam, więc tak mi się kojarzy z tym, że to jest telewizja, która robi filmy, seriale kostiumowe, która opowiada o polskich obyczajach, a nie zajmuje się kłótniami i plotkami. Rzeczywiście nie dziwię się, że dużo ludzi zrezygnowało. Ja, decydując się na udział w czymkolwiek, patrzę na to, kto gra, kto reżyseruje, o czym jest dany projekt, dany scenariusz. I oczywiście zawsze fajnie wiedzieć, kto jest producentem, ale jakby, gdy trwają już rozmowy, można wyciągnąć takie informacje, czyli sposób promowania danego projektu, jakby jak dana telewizja widzi ten projekt u siebie i czy to będzie projekt premium, czy to będzie taki projekt, gdzie będziesz musiała siedzieć codziennie o 8 rano w śniadaniówce i opowiadać o dupie Maryni. Więc po takich rozmowach już można się zdecydować. Ja nie chcę też przekreślać Telewizji Polskiej, bo wierzę w to, że każdy może się zmienić i każdy może pójść po rozum do głowy i stwierdzić, kurczę, nie kłóćmy się, kurczę, jesteśmy takim fajnym, mądrym narodem, tyle przeżyliśmy, tyle nas łączy, nie dzielmy się bezsensownie, bo to jest zupełnie do niczego niepotrzebne. Bądźmy szczęśliwi, kochajmy się każdego i bądźmy razem, jakby do czegoś to zobowiązuje. Także trzymam mocno kciuki za to, że jednak telewizja przejrzy na oczy i będzie dla Polaków, a nie przeciw im.